Apokalipsa według świętego Jana, rozdział 22, werset 17. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Odkrywamy tajemnicę Ewangelii. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości, ja cię zachowam od próby. Apokalipsa, rozdział 3, werset 10. Fragment wykładu, 24 marca 2020 rok. Proszę Państwa, jak zawsze musimy pamiętać o tym, że najważniejsza jest nasza postawa duchowa. Nasza postawa duchowa w tym czasie, kiedy dzieją się te wszystkie obostrzenia i można było powiedzieć koronawirus. Musimy pamiętać o bardzo ważnym wersecie, Apokalipsa, rozdział 3, werset 10-11. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości, i ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem, trzymaj co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał. Tutaj musimy pamiętać, że ta postawa, postawa właściwa, duchowa, powoduje to, że Chrystus Pan, Bóg Ojciec, naszą duchową naturę umieszcza ponad zamieszaniem ziemskim, ponad zawieruchą, ponad próbą i wtedy czujemy ciszę, pokój, dosłowny, ale dosłowną ciszę, dosłowny pokój. Czujemy prawdziwą opiekę Bożą i nie dotykają nas wszystkie te sytuacje, które z zewnątrz przychodzą i chcą człowieka udręczyć. Fragment wykładu, 24 marca 2020 rok.